Autobiografia, czyli moje dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć dni, sześćdziesiąt siedem godzin i osiemdziesiąt dziewięć minut, opowiedziane w czterdziestu dziewięciu tysiącach siedmiuset sześćdziesięciu trzech słowach. Rozdział ósmy. Sztuczki w oszą. Jakoś w okolicach roku 2002 na Bielanach Wrocławskich taka w chuj długa wiocha, przez którą wyjeżdża się z Wrocka w kierunkach np. Dzierżoniowa, czeskiej granicy albo w kierunku Gniechowic czy dalej do Sobudki, gdzie już od jakiegoś czasu stał sobie hipermarket Tesco, powstał drugi market pod nazwą oszą na którego rzecz dość szybko lałem Tesco. Jak się szybko okazało, to była zajebiście, ale to zajebiście dobra decyzja McGregora. Najważniejszym powodem pozwalającym na takie stwierdzenie jest mega spoko polityka proklientowska. Praktykowana przez ten sklep. Na samiuszkim początku, jak każdy nowy wielkopowierzchniowiec, musiał jakoś przekonać do siebie klientów. Jednym z takich pomysłów była na początku zajebista sieć darmowych autobusów, którymi za free, bez potrzeby żadnej partyzantki, czyli analizowania ryzyka na każdym przystanku, czy wsiadający koleś nie jest przypadkiem kanarem, można było dostać się w kilka miejsc we Wrocku. Między innymi był to oczywiście dworzec PKS-u. Poza nim można było dostać się do Popowic, skąd z Wejher City często robiłem sobie wycieczki do Oszołoma, bo tak szybko zdrobniłem sobie tą nazwę, nie tylko ja zresztą Kozanów czy pod sporo osiedle mieszkaniowe na gaju. Insza, inszość, że po odjeździe z Oszołoma teoretycznie niby nie można było dosiadać się na przystankach pośrednich, co nie znaczy, że nikt, a zwłaszcza McGregor, takiej partyzantki nie odstawiał. Robiłem tak przeważnie w soboty i niedzielę po zakończeniu zajęć w Policjalnym Studium Informatycznym, gdy nie chciało mi się dymać z buta na dworzec PKS, gdzie miałem pętle busów kursujących do mojego królestwa. Na krzyżówkę Halera z Powstańców miałem zdecydowanie bliżej z Zaporowska Street niż na PKS. Godziny, o której autobusy o Szą odjeżdżały w kierunku PKS-u znałem niemal na pamięć, gdyż była to część mojej strategii logistycznej w zakresie szybkiego, bezpłatnego dostawania się z budy na dworzec. Wystarczyło dodać sobie jakieś 15 minut do godziny z Oszołoma, liczyć na to, że ktoś będzie wysiadał na krzyżówce przy halera, ale to było niemal pewniakiem. Wyczajcie autobus możliwie z daleka, zanim kierowca zobaczyłby mnie. To nie było żadnym problemem, gdyż po dziś dzień autobusy do Oszołoma oklejone są zdjęciem Oszołoma, więc nie sposób je pomylić. Skitrać się mniej więcej w miejscu, gdzie autobus się zatrzymuje, to też już miałem obcykane, za jakimś samochodem, gdy autobus się zatrzyma i otworzy środkowe, albo lepiej tylne drzwi, na wbić do autobusu i w miarę szybko zanim ludziska wysiądą, zająć sobie jakąś miejscówkę i jakby nigdy nic, jechać sobie spokojnie na PKS. Później oszołom się chyba kapnął o co kaman i kierowcy się kurwa wycwanili i zaczęli otwierać tylko przednie drzwi, gdzie widzieli co się obok niego dzieje, więc takie numery przestały się udawać. Potem oszołom stopniowo ograniczał ilość kursów, likwidował linię, aż w końcu została jedna linia na PKS, a potem i ona straciła na atrakcyjności, gdyż linia ta zrobiła się płatna. Lecz i na to znalazłem sposób, wiedząc, że będę wybierał się do Oszołoma, należało pojechać pierwszym kursem danego dnia i mieć przygotowany jakiś wysoki nominał kasy, na przykład 50, 100 albo 200 złotych. Wtedy była duża szansa, że kierowca nie będzie miał wydać, więc pojedzie się za free. Komunikacja jednak nie była jedynym plusem Oszołoma. Kolejnym magnesem przyciągającym na początku klientów, a razem z nimi mnie do Oszołoma, była, jest nadal, ale w mega ograniczonym wymiarze, skarbonka. Czyli program niby lojalnościowy Oszołoma, polegający na tym, że część kasy, którą buliło się za zakup pewnych wybranych przez Oszołoma rzeczy, wracała z powrotem na konto klienta, który wyrobił sobie specjalnego plastiku formatem przypominającym dowód albo prawko, na której jest napis Oszołom na tle jakiejś łączki niebieskiego nieba i kasę tą można a nawet należy wykorzystać na zakupy, gdyż wybrać jej w postaci gotówki nie można, a niewykorzystana kasa do najbliższego po zakupie sylwka zwyczajnie przepada. Jednak mi takie coś nie ma prawa się zdarzyć. Rzeczy, za które wpadała na konto premia, za którą później robiło się zakupy, były oznaczone charakterystycznym niebieskim kartonikiem, więc za starych, dobrych czasów wchodząc w niektóre działy, miało się wrażenie, że wchodzi się na jakąś łąkę całą zajętą przez przylaszczkę pospolitą. Taki mały niebieski chwast nazywany przez innych kwiatem. Następnym elementem proklientowskim, który w początkowych latach istnienia oszołoma McGregor bezlitośnie wykorzystywał, to błędy systemowe oszołoma, czyli skutki źle skonstruowanego systemu komputerowego, który z jakiegoś powodu albo nie naliczał kwoty premii, czyli skarbonki, albo różnica w cenie między półką a kasą, oczywiście jeśli cena w kasie okazała się niższa niż ta na półce, to wiadomo, że nie robiłem problemu, jednak jeśli było odwrotnie, nie było cudu nad Wisłą, żebym tego nie ujawnił i nie skasował podwójnej różnicy w cenie. Tak właśnie było, może i jest nadal. Jeśli klientowi chce się sprawdzać paragon zaraz przy i jakaś cena przez klienta zapłacona jest wyższa na paragonie niż ta na półce, to klient za swą czujność otrzymywał podwójną różnicę w cenie. Ileż to razy babki pracujące w poku musiały biegać po sklepie, bo system nie naliczył 20 groszy skarbonki, albo cena też o jakiejś grosze nie zgadzała się z tą na półce. Ostatnią, ale generującą największe zyski McGregora jest podejście auchana do sprzętu, albo obuwia, które rozpadnie się albo zepsuje przed up pływem roku od daty zakupu. Wystarczy skserować se paragon, żeby mieć jego ksero, gdyby ten wyblakł, co nieraz się zdarzało i jeśli coś się zepsuje, zazwyczaj w moim przypadku było to obuwie, albo pękła, albo odkleiła się podeszwa, najczęstsze usterki. Wtedy bierze się paragon, buty, które się rozdupczyły, idzie się do oszołoma, kupuje drugie i z oboma paragonami idzie się do punktu reklamacyjnego, który albo tego samego dnia, albo w najgorszym wypadku, po 14 dniach od zgłoszenia, zwraca kasę za rozdupczone buty. Zależy to od producenta butów. Jedni mają to gdzieś i takie przypadki załatwiane są na miejscu, a inni każą oszołomowi cholera wie po co odesłać rozwalone buty do siebie. Wtedy kaskę dostaje się po 14 dniach. Jednak jak praktykuje taki numer, odkąd we Wrocku istnieje nie zdarzyło mi się, żeby nie uznali mi reklamacji, nawet gdy raz zaniosłem im buty, które podczas jakiejś podróży pociągiem zimową porą, zwyczajnie część podeszwy stopiła się. Gdy oparłem je o nagrzewnicę, żeby MacGregorowi było cieplej, w pewnym momencie poczułem zapaszek, jakby coś się topiło i kapłem się, że w tym czymś topiącym się jest podeszwa moich nabytych drogą kupna w oszołomie butów, które zaczęły się kleić do podłogi wagonu, gdy przyszło do wysiadania. Niczym Mesela, w mikrofali do kanapki. W ten oto banalnie prosty sposób osłabiam zachodni kapitalizm.